Cześć ziomeczki, to ja, Wojtek Pietraszek, kanał Rock Day. Dzisiaj zrobimy tego Top Gitar lipcowy. Także uwaga, działamy. Fale napierniczają. Jak widzicie, kolejny odcinek Wojtasowy nad morzem. Tam idzie ciemna chmura, ale zobaczymy, czy zdążymy zrobić wszystko przed deszczem. No tutaj co mamy? Na kładce mamy Jana Borysewicza. Reklam oczywiście dużo. Wiem, że to troszeczkę kiepsko to mi idzie, ponieważ ja to nagrywam tabletem i muszę wyżej trzymać, żeby wszystko było wyraźne, więc będę troszeczkę tak jeździł. No niestety, no. Musicie się wykazać cierpliwością. Oczywiście tutaj kupa reklam. P-Way reklama, Gibson, Wall of Fame, spis treści. Zrobimy tak dosyć szybko, no bo wiem, że hałas fal troszeczkę tutaj nie będzie nam pozwalał się dobrze usłyszeć i dobrze współpracować. Barytynowa siódemka SB LTD EC407B. Tutaj zwróciło nam moją uwagę ten właśnie TC Electronic Stereo Looper i on tutaj ma, z tego co tutaj wyczytałem, nie chcę tutaj skłamać, ale chyba ile minut, 5-minutowy czas zapętlenia właśnie, niespieczną liczbę nakładek, świetnej jakości wejście i wyjście stereo, analogowy dry true all True Bypass, a to wszystko w obudowie bez problemu mieszczące się w każdym pedalboardzie. Właśnie dlaczego o tym mówię, bo ostatnio zacząłem sobie brać pod uwagę kupno w ogóle takiego loopera. Na początku troszeczkę podchodziłem sceptycznie do tego, ale teraz tak z biegiem czasu sobie myślę, no kurczę, nie ma to jak podpięte coś do pedalboarda, no nie? No coś sobie wpinamy do pedalboarda, looperek sobie ciśniemy na tym, bez żadnego kombinowania, bez żadnego, można powiedzieć, przełączania komputerów, włączania itd., itd. Więc myślę, że to byłoby fajne, a poza tym można robić te nakładki, no nie? Czyli po prostu sobie gramy jakieś motywy, nakładamy jeden na drugi, przez co mamy, możemy mieć kilka gitar, prawda? A dodatkowo możemy po prostu to sobie już nagrać jakimś rekorderem, albo możliwe, że nawet można łatwo załadować własne równo docięte pętle przed koncertem lub nagrać ścieżkę i łatwo przenieść swoje loopy do ulubionego programu DAW. Czyli generalnie możemy sobie wszystko to pozapisywać, poprzenosić na komputer. Więc na układach po prostu mówię co sobie pomyślałem i co chyba zacznę powoli realizować. W tym numerze Top Gitar jeszcze będziemy mieć kolejnego loopera innej firmy, ale to za chwilę do tego wrócimy. Tutaj wzmacniacze Blackstar, co potrafią? Steve Marks prezentuje możliwości wzmacniaczy koncertowych Blackstar. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj oczywiście fajna gitara. Gorąca wyprzedaż, tak, wakacyjna wyprzedaż. Tutaj mamy TC Electronic Arena Reverb. Też fajny bajer. Arena Reverb to ekskluzywna, specjalna wersja procesora stworzona w ścisłej współpracy z amerykańskim Guitar Center. Amerykańskim Guitar Center? O którą gitarzyści z całego świata dopytywali się od długiego czasu. Czy to we współpracy ze sklepem? YouTube w trasie. O matko, jaki słodki Edge. Ojejuś. O, Moer wypuścił Wachter. The Wachter. Wachter. Classic Wach. Widzicie, wielkości właściwie no trzech piórek, można powiedzieć, czyli maleństwo, naprawdę maleńkie. I tutaj możecie sobie obadać po prostu, nawet zatrzymać, nawet dałoby się przeczytać w takiej, jeśli nagrywam tą kamerą. W każdym razie wszystko, co może mieć kaczka, plus nawet dodatkowy jeszcze efekt, można powiedzieć, unikatowy, zrobiony przez tego Moera, można tu robić, zaraz, żeby tutaj oczywiście nie... Yy...
tak, solidna metalowa obudowa, ale dobra, ja chcę właśnie znaleźć coś konkretnego, co tutaj wyczytałem, tylko że teraz już może momencik zaświeci się, nie? Cztery sensory nacisku. O właśnie, wduszanie stopy w pedał powoduje regularne włączanie i włączanie efektu, tworząc tym samym interesujące brzmienie. To niekonwencjonalna metoda używania tego efektu. Regularne włączanie i wyłączanie efektu, czyli z tego wnioskuję, że nie wiem, jeśli raz naciśniemy nogą, to samo się włącza i wyłącza? Regularne włączanie i włączanie efektu, czyli jakby trzymając nogę w jednym położeniu, włącza się i wyłącza. No nie, trzeba byłoby obadać, no na pewno trzeba byłoby sprawdzić. Ja teraz też bardziej się przychylam właśnie do sprawdzenia takiego efektu, no bo właściwie no myślę, że majątku nie będzie kosztować, a sprawdzić, jak to się spisuje w praktyce. Malutkie, no malusieńkie jest, no generalnie trzy piórka, no to jedno piórko, drugie piórko, trzecie, no to pewnie dziś jest, pewnie coś takiego nawet jest, o. Więc musi być zarąbiste. Seymour Duncan, Dino Cazares, Retribution. Czyli to jest specjalne do siódemek i do niskich strojów. Zobaczmy tam, gdzie śleje. Może nie. Zobaczymy. W każdym razie my idziemy dalej. Co tu mamy jeszcze? Nowe gitary, Framus. Zaraz się będziemy musieli zbierać. Niestety siła wyższa po prostu mi to rozkazała. A w każdym razie, dobra. No co tutaj? Tutaj po 5 latach AC/DC znowu w Polsce. TSA proceder reedycja. Tutaj, o. Dobra, o, konkurs wakacyjny Top Guitar. Do 31 sierpnia trzeba nadesłać zdjęcie wakacyjne dowolnej okładki Top Guitar. Dobra, tutaj ominiemy, tutaj przyjdziemy. Reklama. Dobra, tym razem sobie... Co ta pani tutaj robi? Chyba zabłądziła. Dobra, jedziemy. O, obszerny wywiad z Janem Borysewiczem. Dosyć duży. O, bo tutaj kilkustronowy. O, jeszcze tutaj. Jeszcze nie koniec? Nie, dobra, koniec. No teraz tak, z zespołem Kryzys. Tomasz Witalski, Robert Brylewski. Też taki wywiadzik. Albert Kokoszewski. Akurat ja nie znam. Nie znam go, ale no, warto przeczytać. No, zawsze takie informacje, jak ja to mówię, zawsze warto sobie obczaić, przeczytać. Coś na pewno to wnosi. Tutaj mamy School of Metal Clinic Tour 2015. Szaleli sobie gdzieś tutaj chyba w Polsce, z tego co pamiętam, gdzie oni byli. W czerwcu odbyła się wyjątkowa trasa międzynarodowego zespołu złożonego specjalnie na potrzeby tego turnę. No tak, ale to chodzi o reklamę ESP Blackstar Tech 21. Dobra, idziemy dalej. Blues na świecie festiwal. O, to jest ciekawy artykuł. Nie wiem, czy polecam go przeczytać. No, jeśli ktoś jest fanem jakiegoś z tych zespołów, a założę się, że na pewno większość z was jest fanami zespołów, przynajmniej jednego z wymienionych tutaj, może się obrazić. Tutaj oczywiście pan Jakub Milczewski, tak? Dobrze? Jakub Milczewski. Pan Jakub napisał oczywiście, że możecie się ze mną wkurzać, rzucać tą gazetą na kolegi, biurko i tak dalej, i tak dalej. Ciekawie to dosyć śmiesznie opisane. Możecie się nie zgadzać, wkurzać na mnie, ale ważniejsze, żebyście podesłali własne propozycje utworów, znaczy płyt, bo tu jest cała lista 13 płyt według autora najgorszych płyt, jakie zostały wyprodukowane. O, aż fale cisną. O, patrzcie, dobra, nie, dobra. Najgorszych płyt, jakie zostały, o których powinny się wystrzegać. No dobra, zaczniemy od pierwszej. Black Sabbath, Forbidden z 95 roku, Hell Yeah, Morbid Angel, Illud Divinium Insanus, czy Insanus. No, Metallica i Lou Reed, czyli Lulu. To można powiedzieć, że według mnie może całkiem słusznie, bo faktycznie jest skomentowany ten sadzony do tej listy. Cat, Mind Cannibals. No też jeździ troszeczkę po Kacie. Halloween.
Pink Bubbles Go Ape. No i teraz coś, co zaczyna też mnie troszeczkę może zadziwia, na przykład In Flames. Ja sobie specjalnie upodobałem ten album, ponieważ jest faktycznie inny niż pozostałe. Oczywiście no, ile ludzi, tyle opinii, więc właściwie nie możemy się wkurzać. Chociaż na początku moje uczucia były takie, no, rany, po In Flames się jeździ, no to tak troszeczkę niedobrze, ale z drugiej strony ile ludzi, tyle opinii, więc właściwie tutaj autor tego artykułu oczywiście mógł powiedzieć to, co powiedział swojego. Oczywiście u mnie wcale nie zdegradowało tej płyty w moim odczuciu. W każdym razie jest tutaj Siren Charm z 2014, Super Collider Megadeth, no i Super Charger Machine Head. Te trzy płyty tutaj pojechali. Zresztą wszystkich z tych zespołów znam, więc właściwie, no kurczę, no to jest żenie po moich ulubionych zespołach, no po Metalice, A dobra, teraz tak. Korn, The Path of Totality, Iron Maiden, The X Factor, 6 Feet Under, The True Carnage i Slayer, Undisputed Attitude z 1996 roku. No widzicie, każdy fan znajdzie coś, żeby się zdenerwować. Każdy fan tutaj, każdego stylu, można powiedzieć, muzycznego znajdzie coś dla siebie, na co mógłby się zdenerwować. I jakiegoś rocka, i satanistycznego metalu, jeśli mówimy o Kacie oczywiście. I mamy tutaj In Flamesów i Power Metal. No tutaj akurat się śmieje troszeczkę autor z Halloweena, że starali się iść, chcieli zerwać z heavy metalem, bo się robi nudny. Nic się im nie udało, ani zerwać z heavy metalem, bo jest wciąż albumem metalowym ten album, ani uniknąć nudy, bo od tej płyty tak wieje niczym, że na kręcącym się w otwarzyszu albumie mógłbym zbudować wieżę z kart. No dosyć to akurat śmieszne porównanie. Ale to zostawiam waszej ocenie. Dobra, nie będę dalej tutaj kombinować, bo chyba burza, jakaś burza idzie, nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. No tutaj renowacja starych sprzętów, prace tapicerskie. To akurat jest Dr. Amp. Tak jak zawsze mówię, warto takie rzeczy czytać, od deski do deski patrzeć, ponieważ możemy zawsze coś po swojemu zrobić. Widzicie, zrobili tutaj z obudowy czarnej, starej czarnej obudowy z Mesa Boogie, czerwoną, która naprawdę dużo lepiej wygląda. Nie wiem, czy w oryginale w ogóle były produkowane w czerwonym, pewnie na zamówienie na pewno. Tutaj też ciekawy artykuł, czyli 8 punktów, które trzeba sprawdzić, kupując wzmacniacz do gitary akustycznej. To oczywiście też polecam przeczytanie od A do Z. Piasek tu wszędzie ładny. Właśnie. Porady lotnicze, dobra. Tutaj top sellery rock'n'rolla, czyli reklama. Lack T500 DCE 2369. Najnowszy i najwyższy model gitary elektroakustycznej z serii Tramontane. Z preampem Studio Lack Plus i przetwornikiem magnetycznym Nano Flex. No akurat w dzisiejszym wydaniu, co piszą o gitarach, czy co jest napisane o gitarach, czy po prostu Wojtkowego serialu na temat gitar i gazet. Nie będziemy się tak skupiać za bardzo na opisywaniu tego wszystkiego. To akurat ciekawe jest, Kord wypuścił gitarę klasyczną nie pudłem, tylko po prostu z korpusem solid body. I tym korpusem. Tylko gitara za 2400. Znaczy mamy napisane komorowany lity korpus, no ale... Trzeba byłoby sprawdzić, jak to brzmi, no trzeba obczaić na YouTubie. Póki co ja nie miałem jej w rękach. Co tutaj mamy? Tanglewood ukulele. No, te ukulelami ja się za bardzo nie zajmuję, nie za bardzo tak specjalnie lubię brzmienie. Lux Detune Logitech, fajna rzecz. Generalnie tak, efekt gitarowy typu Detune oparty na efekcie łami, ograniczony jednak do pół tonu poniżej i powyżej podstawowego dźwięku. No, w arsenale swoich efektów w pedalboardzie też myślę, że można byłoby coś takiego zamontować, tylko oczywiście trzeba by przesłuchać najpierw. Wiem, że za mało mówię tym razem, ale niestety po prostu burza się zbliża, a ja chcę to mniej więcej cały to przelecieć. Bo tutaj teraz mamy bas,
znany Nexus SL wypuścił ciekawy wzmacniacz. Na lampy przez wzmacniacza to ECC83, czyli weszliśmy do działu Top Bass. Lipiec 2015. EBS Magni 500. Nowy produkt firmy EBS. Wzmacniacze będą dostępne w konfiguracjach 2x10 i 1x15. Czyli po prostu takie kombo. No sprawdzimy, jak to brzmi naprawdę. Paweł Pańta, z nim jest tutaj dosyć też obszerny wywiad. On właśnie też dostał statuetkę, razem wspólnie dostali. Wraz z Włodkiem Pawlikiem, Cezarem Konradem otrzymali statuetkę Grammy za Night in Galicia, tak? Myślę, że ktoś, kto tam się jazzem zajmuje, to coś będzie wiedział o tym. Ale dobra, ale to już też zostawiam wam po prostu fanom. Mamy następny artykuł, wywiad Piotr Anioł Wącisz. Rock and roll z czystymi rękami, czyli Corruption, czy Corruption. Taki, dosyć taki artykuł, taki no, miarę krótki, no coś tutaj, nie wiem czy będzie następny, to już jest koniec. Sprzęt basowy, no teraz widzę, że Riff teraz tutaj się wcisnął ze swoimi poleceniami sprzętu basowego. Ale czekajcie, ale coś zapomniałem, czy nie było gdzieś tego, a możliwe, że będzie dopiero reklama drugiego loopera. A dobra, Warwick Steamer LX4 Nirvana Black OFC. No, cena 8000 może już odstraszać. Ale z korpusem z czereśni amerykańskiej. Aktywny bas elektryczny z korpusem z czereśni amerykańskiej i plonową szyjką. Jego brzmienie to jedno z najlepszych, jakie autor miał okazję słyszeć w ostatnich latach, a autorem jest Maciej Warda. Dobra, no trzeba byłoby oczywiście obadać, żeby tylko nie tak na słuch, prawda, na polegać tylko na artykułach, trzeba go obsłuchać. Tech 21, VT Bass 500 B112 VT. No i to jest tak, zestaw basowy w postaci lekkiego wzmacniacza klasy D o mocy 500 W i 300-watowej kolumny. Zmienimy trochę kamerę. I 300-watowej kolumny z 12-calowym głośnikiem. No, myślę, że też warto byłoby obczaić. Co prawda nie ma tutaj ceny podanej, aczkolwiek bardzo bym się zainteresował. Spodobał mi się ten piec. I tutaj jest oczywiście modelowanie Sansamp, czyli właściwie tych Tech 21, wszędzie gdzie jest ten modeling Sansamp, to warto byłoby zwrócić uwagę, ponieważ to jest jeden właśnie z pierwszych takich sposobów modelingu. Wynalazek, który każdy współczesny basista powinien znać. No, przypomnę w skrócie, o co chodzi. Jak twierdzi sam pan Barta, technologia Sansamp kryje w sobie temperaturę, bogactwo i naturalne brzmienie najbardziej poszukiwanych wzmacniaczy wszechczasów. Sansamp sam w sobie to w pełni analogowy układ emulujący wzmacniacz i omikrofonowaną paczkę, przez który można wpinać gitarę elektryczną w linię, czy to podczas koncertu, czy nagrania. Nasz head też ma taką możliwość dzięki wyjściu D-out. W studiu możemy połączyć się bezpośrednio z kartą dźwiękową, a program DAW zarejestruje żywą, naturalną i pełną ścieżkę, jakby zebraną mikrofonem znajdującym się obok kolumny. To jednak nie wszystko. Układ emulujący nie jest kompromisem pomiędzy studyjnym klasycznym brzmieniem, a bezczelnym wybuchem brudnej punkowej rewolucji. Wszystko to, a w rzeczywistości dużo, dużo więcej, jest obecne na pokładzie każdego urządzenia z układem Sansamp. Czyli generalnie właściwie można powiedzieć, warto zwrócić uwagę. Wszyscy basiści niech sobie zwrócą uwagę na ten piec. Dobra, to już się skończyło. Teraz Top Studio, Lipiec 2015. Włodzimierz Pawlik. No, to już jest właśnie drugi członek tego zespołu, który dostał za ten Night in Galicia, prawda? Za płytę Grammy. Będzie z nim wywiad za chwileczkę. No tutaj oczywiście jakieś nowinki. Jest właśnie z panem Włodkiem Pawlikiem dosyć obszerny też wywiad, dużo zdjęć.
tej kolumny aktywne monitory z 8-calowym głośnikiem z włókna szklanego 1800 zł. No, jeśli ktoś się studiem zajmuje, to niech sobie też obada. Myślę, że może na pewno na YouTubie też będą nagrania. Judas Priest. Dobra. Dobra, ja się muszę niestety zbierać. Dobra, ja uciekam, bo tutaj mnie zaleje zaraz. Popatrzcie jeszcze przez chwilę na ten. Za chwileczkę będzie lało. Za chwileczkę. Dobra. Uciekam, papatki.